Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Sander. Zapraszam na nową serię z cyklu Zagrajmy w Dragon Ball Xenoverse. Wiem, że ta gra już miała premierę jakiś rok czasu temu. Troszeczkę ściszę to jednak tą muzykę. Jakiś rok temu, coś takiego, już nie pamiętam dokładnie. Ale nie miałem nigdy okazji zbytnio ograć jej. Jedyne co widziałem, tam kilka filmików, bardzo mi się to spodobało. Bo no, jakby to nie patrzeć, kiedyś byłem wielkim fanem Dragon Balla, jak zresztą wszyscy tam z rocznika 80 któregoś, praktycznie każdy siadał i oglądał na RTL Dragon Balla, tak? Później Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, już troszeczkę tak mniej. No i teraz, jak wiecie, aktualnie leci Dragon Ball Super. Nie będę się o nim zbytnio wypowiadał, jest całkiem spoko, ale to nie jest Zetka, tak? Może wtedy człowiek też inaczej na to wszystko patrzy, bo był młodszy i tak dalej. Inaczej to wyglądało, teraz już takiego szału to nie robi. No ale zobaczymy, może się rozkręci, dopiero tam mamy, nie pamiętam, który odcinek dokładnie, ale dajmy tej grze szansę, dajmy tym anime szansę. Okej, nie ma tutaj dłużej już przedłużać tego wstępu. Rozpoczynamy naszą rozgrywkę, zobaczymy, co nas takiego czeka w tym świecie Dragon Balla. Nawet sterowania zbytnio dobrze nie znam. Tak, możemy sobie wybrać rasę. Wiem, że pewnie będę mało oryginalny, ale ja chcę grać z Saiyanami. Jakoś mało mi wchodzi. Nie, dobrze. Nie wiem, Majin. Może i spoko, ale nie. Ziemianie nie mają transformacji. Frieza niby ma transformację. Ale jak chcę z Saiyanami grać, chcę mieć inne te transformacje fajniejsze. Mężczyzną sobie zagramy oczywiście. Oczywiście, że zmienimy też mu wygląd. Wzrost. To taki Vegeta będzie, nie? Myślę, że taki nam będzie w sam raz. Rodzaj ciała. Czyli czy ma być gruby, czy bardzo szczupły, tak? Powiedzmy, że nie będzie taki średni. Głowa na pewno nie taka, jakaś okropna ta jest. Włosy. Takie gochanowskie, nie? A to taki trunkowe, typowo. Jezu, ten jak Yamsha, tak? Yamsha on bodajże. Ciekawe, jakie słysy jakby się przemieniał, to czy by mu włosy żółte się robi. Została mu reszta. Dobra, nieważne. Dziwne to było. Kurde, no to wyglądają najlepiej. Ta reszta jakaś taka dziwna jest. Albo jak Raditz, to już chyba taki miał. No dobra, weźmy te oczy. Coś czuję, że są Gohana zrobimy i tyle z tego będzie. Wszystkie jakieś takie złe te spojrzenia. Wybierzmy te. Dziwnie to wygląda, źrenice. Takie. Nos. Jak Vegeta taki jeziorny. No, zróżnimy sobie małym. Usta żuchwa na pewno nie taka. 1, 2, 3. A to typowo jak Herkules, nie? No, weźmiemy sobie, dajmy na to... Pierwszy czy typ drugi? Typ drugi. Uszy. No, typ pierwszy, nie będziemy tu nic wydziwiać. Jeszcze tylko... te oczy byśmy zmienili sobie może. Też te są w sumie dobre. No, możemy też do góry do dołu brać. Przy okazji. Zmarszczony. O, tutaj normalnie SSJ3. Bez tych, bez brwi. Nieźle. Weźmiemy sobie typ drugi. Co tu mamy jeszcze? Kolor. Odcień skóry. Wolę jakiś taki normalny. Nie taki jakiś kolorowy, nie. Hmm.
No pewnie nie taki przerażający. Jakby był ze stali. Kurde, jaki to jest w miarę normalny? No to jest pytanie. Na pewno któryś z tych takich jasnych, ale nie za jasny. Na pewno też nie ten. Ten? No powiedzmy. Kolor włosów, nie no, jak na Saiyana przystało. Czarne powinny być, kolor oczu czarne. Kostium. Kostium jednak zdecydowanie wolałbym pomarańczowy. O, elegancko. Wstaweczki. Niebieskie sobie zrobimy. A nie będzie taki niebieski dół. Jaki ten pas możemy sobie zrobić? Dobra, nie będziemy tu już szczegóły się wdawać. Niech będzie ten czarny. Kolor rąk. Wolałbym w ogóle zdjąć te rękawice, bo uważam, że są niepotrzebne, ale dobra. Kolor nóg. A, buty same. Dajmy na to tu przedostatnie. To co to jest? A, to są te opaseczki, tak? Dajmy na to, niech będą... A, niech będą te czarne. Dobra, myślę, że tu wszystko już jest zrobione, tak jakbyśmy chcieli. Kostium góra, ok. Potwierdź. Nie. Powrót. Imię i głos. Głos. Odtwarzanie głosu. Będę musiał przyciszyć chyba muzykę. Trochę taki za bardzo ten. Ale jest spoko. Imię patroler? No raczej nie. Imię sobie mu zrobimy standardowe moje. Sander. Potwierdź. Głos 5, imię Sander. Powrót. No i to wszystko. Jesteśmy Saiyaninem. Okej, przejdźmy do gry w takim razie. Jaki styl walki preferujesz? Lubię walkę w zwarciu, to sprawa osobista. Aha, czyli wybieramy rozpocznik gry z umiejętnościami skierowanymi ku ciosom. Ciąg się z dalej uderzą z odległości. Rozpocznik gry z umiejętnościami skierowanymi ku uderzeniom ki. Daleko czy blisko? Lubię równowagę. Rozpocznik gry z wyrównanymi umiejętnościami uderzenia ki i ciosów. No w zasadzie nie wiem, jak ja chcę tu rozwijać tą postać jeszcze. Ale co jest do wszystkiego, to może być do niczego. Nie wiem, jak jest w przypadku tej gry. Czy postawimy na fizyczne uderzenia? Czy może jednak ki? Żeby jest wzmocniona. A niech będą ki! Zobaczymy, jak to nam będzie wyglądało. W takim razie. Na pewno Saiyanowie też tam mają jakieś wzmocnienie, tak? Saiyanowie? Saiyani? Rok 850. Shenron. Trunk.
Trunks? You're surprised, I'm sure. I'll have to explain it all to you later. For now, let's see how much power you have. Aha. A jak tu się walczy? O, to jest pytanie. Pokonaj Trunksa. Warunki porażki, brat. Dalej. Ruch. Ruch kamerą. Aha. Trzymaj przycisk dopalacza LT, użyj LS, wykonać szybki lot. Silne ataki, słabe ataki. Użyj B, by wykonać zwykłe uderzenie kij. Trzymaj przycisk, aby strzelić kilka zwykłych uderzeń kija, ciśnij. Jednocześnie wykonać rzut. Rzuty sprawdzają się w przypadku przeciwników, które często używają gardy. Dobra. Aha. Tutaj strzelamy, tu skaczemy, ale latamy przy okazji. Mamy nasze... Okej. Gdzie ty jesteś, koleś? Możemy go jakoś sobie zlokować? Możemy. Ładunek energii. Aha, ładujemy się w ten sposób. Spoko. Oż ty głąbie. Mamy jeszcze coś? Strzał energii. Mamy. Nieprzerwane uderzenie energii. Spoko. Kiedy przeciwnik blokuje wszystkie twoje ataki, trzymaj Y, aby wykonać atak ładowany. Okej. Okay. W trakcie wykonywania serii ciosów naciśnij A, aby włączyć zniknięcie i zajść wroga w tył. Trochę to mizernie wygląda z mojej strony. Coś tu nie wychodzi niezbytnio. A, my tutaj jeszcze mamy... Dobra, powiedzmy. Ojej. Przytrzymaj LB, aby postawić gardę i bronić się przed atakami rywala. Left bumper. Gdy twoja kondycja wyczerpie się, przecież dostaną przełamania gardy. Postaw gardę dokładnie w momencie trzymania ciosu. Aby wykonać gardę sprawiedliwości, po udanej gardzie sprawiedliwości przeciwnik na chwilę zostanie ogłuszony, dzięki temu możliwe będzie prezenki. Gdy odnosisz obrażenia do ataku przeciwnika lub blokujesz ataki za pomocą gard, naciśnij A, aby wykonać zniknięcie. Garda jest tu. Przytrzymanie RT wyświetli listę przypisanych superataków. Możesz przypisać do 4 superataków, używając ich naciskając YXB oraz A. Jednocześnie przytrzymanie TLT wyświetli listę przypisanych ostatecznych ataków. Możesz przypisać do 2 ostatecznych ataków i używać ich naciskając Y lub X. Dobra, spoko. Trochę kiepski, że masz super atak, powiedzmy. Wow, wow, wow. Coś tutaj na mnie idzie to zbytnio. Trochę go przeatakujemy jakoś. Aha. Jakoś poszło niby, nie? Zaliczone. Nie wiem pojęcia co ani jak, ale spoko, udało się. Ranga S. Zadanie wykonane. Świetnie. Nowy poziom. Dostaliśmy. Bardzo się cieszę z tego powodu. You were chosen. Chosen by Shenron. Shenron, nie Shenron. Sorry for attacking you, by the way. I'll introduce myself. I'm Trunks, and I'm currently on a mission. Nie będę tego czytał, pozwolicie. As you can see, this place, it's not the world you're familiar with. This is the Tokitoki world, where the flow of time gathers. You can call us the Time Patrol. When history goes off course, a false timeline is created. We work to correct. As Time Patrol members, we'll fight all throughout time. Sometimes, we deal with legendary fighters or dangerous forces. What you think? Would you like to test your power here? See how effective it is? Oh, right. I should probably explain a few things first. Look around. In this space, there are many other Time Patrol members. If you'd like, go ahead and talk to them. Okej. Nie mam pojęcia, co chodzi, ale okej.
To jest pole czasu w mieście Nakitoki. Mamy też sektor przemysłowy i port wehikułu czasu. Lista czatu, dziennik czatu, ruch, zmień cel, sterowanie kamerą, mapa, emotki, o jest. Wyświetlić mapę, Nakitoki. Włączyć menu lobby. Porozmawiamy. Aha, już się powtarzasz. Wow. Aha, tu nam się wyświetla ten cały czat. Tu coś się wyświetla, tutaj mam mapę. A, tutaj mamy takie emoty kiwaj tak, albo coś tam łapie. Możemy sobie skakać. Wow. Mamy tutaj, widzę, jakieś możliwości porozmawiania z kimś. Bardzo fajnie. Więc on chyba będzie pierwszym, to z kim porozmawiamy. To namiaczanin chyba, nie? Jakiś inny w ogóle. Ale lepiej, co to? Porozmawiamy sobie z nim. Siema. To jest namiaczanin na pewno. No dobra, i co? Nic więcej? Kurier czasoprzestrzenny. Co tutaj masz? Masz coś dla nas? Aha. Spoko. A czy my tu mamy gdzieś zaznaczone, dajmy na to, gdzie mam iść w ogóle? Wygląda na to, że musimy chyba po prostu to obejść wszystko. Nie, tam ktoś jeszcze jest, Garik. Aha. Wszystko jest chyba na razie pozamykane. Spok. Kap energii S. Fajnie. Jeszcze coś? Nie. Dobra, starczy. No tu nie mam przejścia raczej. Lecimy w takim razie tutaj. Tak w ogóle jakiś quest line coś tu jest. Dane rozgrywki. Torba. Opcje. Kamera nie. Gry. Głośność muzyki zmniejszymy sobie. A reszta niech będzie tak jak jest. Okej. Zadania równoległe. Offline. Rejestracja drużyn. Taiyo. Goma. Walki sieciowe. O, nieźle tu jest. Naprawdę sporo tego. Naprawdę tu jest tego sporo. Tam coś mamy. Nie, to uruchamiam cały czas. Coś tu jest, jakieś wehikuły czasu. O, to mamy Herkulesa, nawet on tutaj dotarł. Kto by pomyślał? A tu jest ta droga węża dookoła nawet. Ta z zaświatów chyba. Wychodzi na to. Tu mamy kogoś. Co to za rasa? Nie mam pojęcia. Wejdźmy teraz tutaj. Zwiedzimy sobie wszystkie te sektory. Bo chyba o to chodzi, wychodzi na to, że mamy sobie tak popatrzeć i zwiedzić to wszystko. Kate, Mefla, Harry. Personel dodatków. Wszystko jest nieczynne. O, jak Yamcha wygląda. Ha, tu pomogła mi mieć te zmiany kształtu, które nauczył mnie w południowym przedszkolu transformacji. Nema. Tu mamy kogoś. Okej. Mefla. Strażnik, kurier czasoprzestrzenny, personel umiejętności, personel sklepu, personel syntezy. Nie mam pojęcia, ale z nikim wychodzi na to, że nie mogę pogadać. Ty? Też nie. Dobra, lecimy dalej. Zobaczymy, co my tu mamy.
No i spoko, pogadaliśmy sobie tutaj, recepcja bitwy lokalnej, recepcja turnieju sztuk walk. Kurde, sporo tu jest takich różnych opcji. Tylko prawda jest taka, że ja nie wiem, co ja mam tutaj w zasadzie ze sobą zrobić. Coś tu jest zaznaczone? W każdym sektorze chyba byliśmy. Tu jeszcze kogoś mamy. Amura. No tak, super, jeździ się na grzbiecie. Shenrona. Czy kogoś my tutaj jeszcze mamy? Czy coś pominąłem? Tu nic już nie mamy. Zmień wyposażenie. Popatrzmy, co my tu w ogóle mamy. Mamy jakiś zestaw boskiego mistrza. Trzyczęściowy zestaw zawierający okulary, czyli słoneczne, boski mistrz. Jeden z krupem boskiego mistrza i brodem boskiego mistrza. Chodzi o tego. Jak on się kurde nazywał? Peruka SSBSS Goku. O, fajnie z tymi włosami. Peruka przyjmująca włosy Super Saiyanina, Boga Super Saiyanina, Son Goku. Nieźle. Dusza Z, nic nie mamy. O, fajnie, mamy jakieś kurcze ubiory tutaj widzę. Kostium Góra. Hawajski kostium. Kurde, ale zasłania mi to cały ten widok. Gi z symbolem Whisa. Super uderzenia ki, super ciosa, taki podstawowy, kondycja. Kostium bojowy z symbolem Whisa. Super uderzenia ki, ubiór przypominający kostium bojowy, który miał na sobie Vegeta, gdy trenował z Whisem Dragon Ball Z. Resurrection F. Kurde, ale kondycja, atak podstawowy, super ciosy. Super uderzenia ki nam troszeczkę to zmniejsza, jakby nie patrzeć. Ale pompuje nieźle resztę. Założymy sobie to. Super uderzenia ki tak samo. Stopy. Okej. Wychodzi na to, że mamy teraz taki ubiór, jak Son Goku trenował właśnie z Whisem. O, i mamy nawet ten znaczek, ale zajebiście. No to nieźle. Dobra, na szybko. Co my tu jeszcze możemy zrobić tak w ogóle? Z kimś możemy porozmawiać? Możemy gdzieś wejść? Może tutaj powinniśmy wejść? Na razie nie mogę przejść. Aha. Co my w takim wypadku musimy zrobić? Pogadajmy z Tronkiem. O, chyba możemy już z nim pogadać. Chodziło o to chyba, żeby obiec. Porozmawiajmy z nim. Dokładnie. Ale troszeczkę się martwię o to. Skoro tu jesteś, zapewne chcesz pomóc patronom czasu, bardzo ci dziękujemy, nie martwiłem się wcale, zażyczyłem sobie u Shenrona, aby przywołał kogoś silnego, by pomógł nam w walce. Chodź tędy. Spoko, idziemy, Trunk. We call this the Time Nest. Gniazdem czasu. The Supreme Kai of Time lives here and manages this entire place. We also have the Time Vault. It has many important texts. There's something I need you to take care of. Not a big deal. So let's head over to the Time Vault. Okay. Mam nadzieję, że tam to wybrałem na samym początku, że te uderzenia ki to jakoś nie wpłynie tu negatywnie na to, że ten strój nam tego nie zapewnia. W zasadzie nawet zmniejsza. This is the Scroll of Eternity. Że jednak lepiej będzie jeśli uderzenia fizyczne i w siłę fizyczną. Everything. It's all listed in here. But zobaczymy. Here, just take a look at this. Pięknie, mamy jakiś zwój. Rok 761. Walka Piccolo, Raditz i Son Goku. O nie, tak to nie wyglądało. Dobrze o tym wiemy. Ktoś tu nabroił. Dostał tego dziwnego powera. Mały Gohan tam leży. I co teraz? Będziemy walczyć? Nie. Tylko nam pokazuje. As you can see. If history
is in any way altered or distorted, it could change the world as we know it. We have no choice. We have to stop it. We can't let history change. Right now, Goku is in trouble and needs help. Please. Wow. I będziemy mieli teraz walkę, tak? 761. Czyli Son Goku. This is your last chance. Son Goku tutaj umarł, jak dobrze wiemy. W tej walce razem z Raditzem. Później trafi do wielkiego Kaio i nauczy się tam techniki Kaioken. And spare you both. Shut up! There is no way I'd ever join you! Then playtime is over. What? Leave my daddy alone! On powinien tym uderzeniem dostać z głowy Buchana. Nie ma go. My go uratowaliśmy, tak się wydaje. Zajebiście, że ten strój mamy. Kurde, z Resurrection Effect. Someone you know, Goku? No. I'm pretty sure it's someone we can trust. Świetnie. Raditz, VS Son Goku, VS my i Piccolo. Inwazja na ziemię wojowników. Wojownik sajański Raditz, pokonaj Raditza. Spoko. Wow. Can I get your help? Don't be a drag. My się bronimy, tu mamy atak. Zaraz mu dowalimy, zobaczymy jak mocno możemy to zrobić. Listen. This rat, he's stronger and crueler than his historical form. Please, I need you to defeat Raditz, so Goku and the others can finish him. Podładujemy troszeczkę energię. Co my tu mamy? Uderzenie energii pełnej mocy mamy, tylko potrzebujemy dokładnie. I spróbujemy tego. Zabrało nam to praktycznie całość naszej energii ki. Musimy trochę to jednak podładować. Okej. Okay. Wow, spadaj stąd. Wow, udało nam się teleportować na szczęście. Wow, wow, wow. Wypuść mnie. Jak naciskamy... Kurde, jak on mnie coś blokuje tutaj. Nieźle. Raditz! Z tego co widzę to... Kakarot, are you going to kill your only brother? Spróbujmy go wykończyć jak najszybciej. Koniec. Udało nam się nawet go wykończyć, zajebiście, bo HP już mieliśmy dosyć mało. Ale jakoś to poszło, trochę jesteśmy utłuczeni. Ranga B. No, S pewnie jest i A. Czyli nam nie poszło jakoś super ekstra, ale gitarka. Nowy poziom dostaliśmy, fajnie. Raditz jest nieźle obolały. No i tak to się skończy, tak jak miało się skończyć. Historia musi być taka, jaka była, czyli Songo musi umrzeć po to, żeby się nauczył wielkiego Kaio. Techniki Kaioken. Damn it!
i taka. A nas już tu nie ma. Piccolo jest tylko. Szatan serduszko. Namyczanin. Thank you so much. That was wonderful. I didn't think it was your first time. You corrected the timeline. Good job. And with no side effects either. Zajebiście, czyli zwój został naprawiony, historia została naprawiona. All right. Fajnie. Once we have the Supreme Kai of Time put it in a scroll, it'll... Oh, you don't have to worry about Goku. It's fine. He'll be revived with the Dragon Balls. Oh. Yeah, and well, that scroll, just talk to me whenever you're ready. Take your time. Okej. Okay. Blokowaliśmy osiągnięcie jakieś. Możesz teraz korzystać ze wszystkich sklepów w strefie sklepów. Bardzo fajnie, cieszę się. Wiecie co, przed następnym odcinkiem ja tu sobie pobiegam i zobaczę w ogóle, co my tu mamy. Gdzie tu jest jakieś levelowanie, komplety, wyposażenie? A, możemy sobie stworzyć komplety wyposażeń, wzory czatu, zmienić wyposażenie bojowe, obsługa energii, jakaś mocniej atrybuty. A! W tym momencie mamy na ki, tak jak sobie zresztą wybraliśmy, tak? Mamy 6 punktów do wykorzystania, albo w zdrowie, maksimum ki. W maksimum kondycji, ataki podstawowe, super ciosy, czyli siła i super uderzenia ki. Okej, rozumiem, tylko że ten strój, który mamy, to nam niestety to super uderzenia ki zabiera nam moc od nich. A to chyba nie jest dobre, pewnie będziemy musieli z tego stroju później zrezygnować, na razie sobie w nim pobiegamy. Ale tak, myślę, że najbezpieczniej będzie, jak damy sobie te 6 punktów w zdrowie na razie. Przyda nam się więcej zdrowia na pewno, więc to będzie dobre. Tak, zapisać. Zestawy umiejętności. Super atak. My tu nie mamy zbytnio jeszcze jakichś zestawów. A na przykład nie mamy żadnej możliwości ostatecznego ataku. Mamy tylko te dwa, jakieś odskoki, jakieś śmieszne w ogóle coś. Dobra. Co tam, jakiś ptak siedzi taki dziwny? Na razie z Tronkiem nie będziemy rozmawiać, ponieważ nie chcę tu jeszcze w przeszłości grzebać, bo patrzę sobie, co my tu w ogóle mamy i co możemy robić. Więc dziękuję wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że nowa seria przypadnie do gustu i zapraszam do kolejnych odcinków. Cześć!